Już nocą z 25 na 26 marca przestawimy zegarki na czas letni. Co warto wiedzieć o zmianie czasu? Zapraszam. I ty możesz pomóc rozwijać nasz kanał. Daj łapkę w górę pod filmem, bądź łapkę w dół. Napisz komentarz, zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu YouTube będzie wiedział, że coś się na naszym kanale dzieje i będzie podbijał go w górę. Dziękujemy. Zmiana czasu na letni to coroczny rytuał, który ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. W tym artykule, w tym materiale dowiesz się, jak i kiedy przestawiać zegarki w 2023 roku, jak zmiana czasu wpływa na podróżowanie i czy w ogóle będzie ona kontynuowana w przyszłości. Zmiana czasu na letni w 2023 roku odbędzie się w nocy z soboty 25 marca. Na niedzielę 26 marca o godzinie 2 w nocy należy przesunąć wskazówki zegara o godzinę do przodu, czyli na godzinę 3. Oznacza to, że będziemy spać o godzinę krócej, ale za to będziemy mieli dłuższy dzień. Jak zmiana czasu wpływa na podróżowanie? Zmiana czasu może mieć wpływ na planowanie podróży, zwłaszcza jeżeli lecimy samolotem lub jedziemy pociągiem. Należy pamiętać o sprawdzeniu aktualnego rozkładu lotów i połączeń kolejowych. Oraz o dostosowaniu godziny odjazdu lub przyjazdu do nowego czasu. Jeśli lecimy do kraju, który nie stosuje zmiany czasu lub robi to w innym terminie niż Polska, musimy również uwzględnić różnicę czasową między strefami. Zmiana czasu może również wpływać na nasz organizm i samopoczucie. Niektórzy ludzie mogą mieć problemy z zaadoptowaniem się do nowego rytmu dnia i nocy oraz do zmiany ilości światła słonecznego. Może to powodować zaburzenia snu, zmęczenie, drażliwość lub spadek koncentracji. Aby złagodzić te objawy, warto zadbać o odpowiednią higienę snu np. unikać kofeiny wieczorem, regularnie się wysypiać i korzystać ze światła naturalnego. No i podstawowe pytanie, które często zadajecie: czy zmiana czasu zostanie zniesiona? Od kilku lat trwa dyskusja nad zasadnością zmiany czasu w Unii Europejskiej. Wielu obywateli i ekspertów uważa, że jest ona zbędna i szkodliwa dla zdrowia i środowiska. W 2018 roku Komisja Europejska zaproponowała rezygnację z sezonowych zmian czasu i pozostawienie stałego czasu letniego lub zimowego według preferencji poszczególnych państw członkowskich. Jednakże proces legislacyjny został opóźniony przez pandemię koronawirusa oraz brak porozumienia między krajami Unii Europejskiej. Nie wiadomo więc jeszcze dokładnie kiedy i czy w ogóle nastąpi likwidacja zmiany czasu w Europie. W Polsce większość ludzi odpowiada się za zniesieniem zmiany czasu i utrzymaniem stałego czasu letniego środkowoeuropejskiego. Według badań CBOS z marca 2019 roku, taką opcję preferuje ponad 74% respondentów. A Ty, jaką opcję preferujesz? Daj znać w komentarzach. Na ten moment to wszystko. Pozdrawiamy.